To mądre powiedzenie, że przyjaciół poznaje się w biedzie. Jezus w podobnym duchu daje ileś obrazów, choćby z domem na skalę i na piasku. Póki jest dobra pogoda, to jest dobrze. To będzie musiało się zepsuć, żeby było widać, który z tych domów jest solidny. Podobnie z tym stadem owiec i najemnikiem i dobrym pasterzem. No to Jezus będzie mówił, póki nie ma niebezpieczeństwa, nie widzi różnicy, ale wtedy, kiedy będzie niebezpieczeństwo, no najemnik nie będzie oddawał swojego życia za te obce owce, a dobry pasterz będzie bronił, nawet gdyby miał stracić swoje życie. I Jezus wie, co mówi. Przyjaciół poznaje się w biedzie, a Jezus jest naszym najlepszym przyjacielem. I to na Niego możemy stawiać. On będzie nam dawał też i pomoc swoich współpracowników, ludzi, którzy będą nas wspierali. Ale to jest ważne, kto jest ze mną nie tylko na dobre, ale i na złe, bo wtedy najbardziej potrzebuje wsparcia. Jezus zapewnia, ja Cię nigdy nie opuszczę.